Zajmujemy się dalej przewodnictwem cieplnym i zastanowimy się teraz nad następującym tematem, mianowicie powiedzmy, że mamy płytkę z jakiegoś materiału, który nas interesuje, czy to z metalu, czy to z drewna, przegródkę w każdym razie. I po jednej stronie tej przegródki panuje temperatura T1, a po drugiej stronie temperatura T2. Przy czym umówmy się, że temperatura T1 jest wyższa od temperatury T2. I teraz interesuje nas ilość ciepła, ilość energii cieplnej przekazywanej w jednostce czasu z tego obszaru, gdzie panuje wyższa temperatura, do tego obszaru, gdzie panuje temperatura niższa, właśnie przez tę płytkę. No umówmy się, że tylko przez ten obszar mogą się, że tutaj poza tym jakby tutaj wszystko jest zamknięte szczelnie, w taki sposób, że te dwa obszary mają ze sobą kontakt taki pośredni tylko przez tą płytkę. Załóżmy, mamy w szczelnym pojemniku przedzielonym przegrodą, mamy załóżmy dwa gazy o różnych temperaturach, przykładowo. Tutaj tego wszystkiego nie rysuję, żeby nie zaciemniać rysunku. W każdym razie interesuje nas ilość ciepła przekazana w jednostce czasu stąd dotąd, poprzez tą płytkę. Jak to się będzie odbywać na takim poziomie mikroskopowym? No troszeczkę już mówiliśmy o tym wcześniej, więc mamy, tutaj mamy ten, powiedzmy, gorący gaz, chociaż tak naprawdę nie ma to znaczenia, co tutaj jest, czy to jest gaz, czy to jest ciecz, czy to jest jakieś ciało stałe, zetknięte tutaj bezpośrednio z tym, z materiałem tej przegrody. Ważne jest tylko to, jaka temperatura tutaj panuje, czyli z jaką średnią energią kinetyczną poruszają się cząsteczki tutaj po tej stronie. Po drodze mamy ten materiał taki tworzący nam tą przegrodę, a po drugiej stronie mamy ten chłodniejszy obszar. I teraz co się będzie dziać? Tutaj, gdzie jest goręcej, te gorętsze, w cudzysłowie, te cząsteczki o wyższej energii kinetycznej będą pobudzać tutaj cząsteczki w tej przegródce, będą zwiększać ich energię kinetyczną średnią, będą ją ogrzewać. Powiedzmy, będą ogrzewać te pierwsze tutaj, te cząsteczki w pierwszym, najbliższym rzędzie, tak? Kolejne będą się pobudzać nawzajem, będą sobie wzajemnie przekazywać energię cieplną, tak jak o tym mówiliśmy już wcześniej, aż dojdą do końca przegrody, aż te cząsteczki z końca będą, te cząsteczki z tego brzegu będą oddawać swoją energię kinetyczną, czyli przekazywać ciepło cząsteczkom tutaj z tego ośrodka chłodniejszego. Tak to wygląda na poziomie mikroskopowym. I teraz zastanówmy się, od czego będzie zależeć to, jak dużo tego ciepła w jednostce czasu zostanie przekazane. No więc tak, po pierwsze z tego obrazu mikroskopowego wynika, że im ta powierzchnia oznaczana tutaj literką A będzie większa, tym większy będzie obszar, na którym będzie przekazywana energia, więcej będzie zderzeń i więcej będzie okazji do tego, żeby przekazać energię po tej czy po tej stronie. Wobec tego im większy ten obszar, tym większe to przekazane ciepło w jednostce czasu, dlatego możemy napisać tutaj na pewno po tej stronie taką prostą proporcjonalność tej wielkości do wielkości tego pola powierzchni. Oprócz tego zauważmy, że jeśli byśmy mieli tutaj tylko no, taką bardzo cienką warstwę, załóżmy jedną warstwę atomów, to oczywiście bardzo wyidealizowane, ale wyobraźmy sobie, że tak mamy, jedną taką warstwę atomów, to żeby przekazać ciepło z tej strony tutaj, wystarczy, że tylko jedna ta warstwa atomów zostanie pobudzona do, powiedzmy, drgań termicznych przez ten gorący ośrodek i od razu i natychmiast zaczną one, te drgania zaczną pobudzać ten ośrodek. Także to przekazanie ciepła stąd tutaj nastąpi bardzo szybko. A jeśli po drodze na przykład będą jeszcze kolejne warstwy atomów, to zajmie to przekazanie tej samej ilości ciepła, zajmie proporcjonalnie więcej czasu. Tak, bo najpierw pobudzimy tę warstwę, następnie ta warstwa pobudzi tę i tak dalej, do momentu, kiedy cząsteczki na tej zewnętrznej warstwie przegródki będą miały szansę wejść w kontakt z cząsteczkami tego ośrodka chłodnego. Tak? A z tego wynika, że w takim razie im cieńsza warstwa, tym mniej po drodze trzeba pobudzić tych cząsteczek, żeby ciepło przeszło z tej strony na tę. Dobrze, co jeszcze mamy? Jakie jeszcze mamy parametry? No mamy temperatury jeszcze, temperaturę po tej stronie i temperaturę po tej. Tak? No okazuje się, że to, jakie konkretnie temperatury tutaj po tej stronie będą, nie ma znaczenia, natomiast ważna jest ich różnica. Tak, różnica, ciepło oczywiście będzie przebiegać w tym kierunku, od ośrodka gorętszego do chłodniejszego. I tutaj skąd ta proporcjonalność? No zauważmy, że gdyby różnica była 0, gdyby tutaj po jednej stronie i po drugiej temperatura była taka sama, to żadne zderzenia nie byłyby w stanie już zmienić tej. To sytuacja byłaby już taka jakby ustabilizowana. Średnia energia kinetyczna ruchu tych cząsteczek i tych po drodze też w tym naszym ośrodku byłaby dokładnie taka sama i pojedyncze zderzenia oczywiście zmieniałyby energię kinetyczne i pędy pojedynczych cząsteczek, ale już nie byłyby w stanie zmienić średniej energii kinetycznej, jeśli weźmiemy pod uwagę wielką liczbę cząsteczek. Tak, a im ta różnica
temperatur jest większa, tym tego ciepła zostanie przekazane więcej. Tak, no powiedzmy, wyobraźmy sobie pojedyncze cząsteczki, zderza się cząsteczka bardzo szybka z cząsteczką bardzo wolną, załóżmy spoczywającą. Tak, i powiedzmy, że mają te same masy, no tutaj już nie wnikajmy w szczegóły. No powiedzmy, że jest to bardzo wolna cząsteczka, o, taka nie całkiem spoczywająca. No to różnica w sytuacjach przed i po zderzeniu będzie znacznie większa niż w przypadku, gdyby te cząsteczki miały prędkości podobne. A wtedy po prostu być może jakoś kierunki by się zmieniły, natomiast prędkości byłyby podobne, to można sobie policzyć z kinematyki, przekonać się. I to dokładnie tę samą sytuację mamy tutaj, gdy weźmiemy pod uwagę większą liczbę cząstek. Jeśli typowa sytuacja jest taka, że bardzo szybkie cząstki się zderzają z bardzo wolnymi, no to te zderzenia nam jakby czynią dużo większą różnicę niż gdyby zderzały się ze sobą cząsteczki o podobnych prędkościach i podobnych energiach kinetycznych. Dlatego jakby im większa jest ta różnica temperatur, tym więcej ciepła jest przekazywane. Tak, dobrze, czyli tutaj wszystkie już nasze parametry takie naszego układu wzięliśmy pod uwagę. Oczywiście ta nasza bardzo uproszczona analiza nie mówi, dlaczego na przykład tutaj mamy powierzchnię w pierwszej potędze, a nie w jakiejś większej, choć wiemy tylko tyle, że to ciepło na jednostkę czasu przekazane rośnie wraz ze wzrostem powierzchni, czy rośnie liniowo, czy kwadratowo, czy jakoś tego tutaj w ogóle nie bierzemy pod uwagę, nie myślimy o tym. Jedynie robimy taką możliwie najbardziej uproszczoną analizę. Podobnie jest w przypadku tej różnicy temperatur czy grubości. Bierzemy tutaj wszystko w pierwszej potędze. Ten wzór nam tylko odzwierciedla to, jakie wielkości nam wpływają na wzrost ciepła przekazanego w jednostce czasu, a jakie wpływają na jego zmniejszenie. No i oczywiście tutaj jeszcze znajduje się przed wszystkim stała proporcjonalności, grecką literką kappa oznaczana stała, zależna po prostu od konkretnego materiału. Jest to przewodnictwo cieplne charakterystyczne dla danego materiału. Tak jak mówiliśmy o metalu i o drewnie, w zależności od budowy mikroskopowej naszego materiału, te zderzenia międzycząsteczkowe zarówno na tych warstwach zewnętrznych, gdzie mamy kontakt tak, z temperaturą wyższą bądź niższą będą efektywniejsze, jak i te zderzenia między cząsteczkami mogą mniej lub bardziej efektywnie przyczyniać się do przekazu ciepła. Tak na szybko może zobaczmy sobie jeszcze, jakie mogą być wartości przewodnictwa cieplnego dla różnych materiałów. O, i tutaj mamy bardzo ciekawe dane. Mianowicie pierwsza rzecz to jest to, że przewodnictwo cieplne, inaczej zwane przewodnością, jest wyrażona w watach na metr razy Kelvin. Zaraz sobie zobaczymy, chwilę się zastanowimy nad tymi jednostkami, ale widzimy, jak bardzo różne mogą być jego wartości. Tutaj mamy takie materiały jak grafen i diament, bardzo wysokie przewodnictwo cieplne, wysoka przewodność cieplna, jak również metale srebro, miedź, złoto, a u dołu tabeli widzimy drewno, tak jak w naszym poprzednim filmiku mówiliśmy o metalu i o drewnie, o tym, jak w codziennym doświadczeniu możemy zaobserwować tą różnicę w przewodnictwie cieplnym właśnie między metalami a na przykład drewnem, na przykładzie łyżeczki metalowej i drewnianej. I tutaj coś, co też można zauważyć, to, że te metale mają mniej więcej 1000-krotnie wyższe przewodnictwo cieplne niż drewno i tę różnicę można zaobserwować w życiu codziennym w takim prostym eksperymencie, jaki sobie omówiliśmy w poprzednim filmiku. Dobrze, spójrzmy jeszcze na te jednostki. To są waty na metr razy Kelvin. Tak, zastanówmy się, po tej stronie mamy joule na sekundy, czyli waty. Zobaczymy, czy faktycznie te wszystkie współczynniki występują tutaj w dobrych potęgach. Tutaj mamy waty, tak, po tej stronie mamy nasze przewodnictwo cieplne, czyli waty na metry razy kelwiny. Tutaj mamy metry kwadratowe przez metry, a tutaj mamy kelwiny. Albo stopnie Celsjusza, to nie ma znaczenia. No i widzimy, że rzeczywiście wszystko się zgadza. Tutaj jedne metry się skrócą z tymi metrami, tutaj mamy kelwiny, które się skrócą z tym, metry z tymi metrami, waty nam pozostaną i wszystko się zgadza. Z takiej prostej analizy wymiarowej można się przekonać, że rzeczywiście tutaj te wszystkie wielkości będą występować dokładnie w tych potęgach, w jakich tutaj je wpisaliśmy. To już wszystko, co zamierzałam Ci powiedzieć w tym cyklu filmów o przewodnictwie cieplnym. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe i kształcące, a w kolejnych filmach przechodzimy do nowych tematów. Do usłyszenia!